Mój Boże, czy to jest gra życia Jacoba? Czy Jacob zapamięta tą grę do końca swojego życia? Next pair is Claire Grant and Jacob. Jacob! Actress, model, producer who co-founded Team Unicorn, which has made web series and music video parodies, including Geek and Game and All About That Bass. Fun fact, she says her burps have been known to rattle windows. Hey, we got that in common. And then Jacob is a YouTube personality all the way from Poland here to play some Fortnite. Ale Jacob patrz. Jacob wziął kamerę, mikrofon, żeby też pokazać, że jest bogaty, tak? Patrzcie, mam tutaj Rouda, tak o. Żeby nie było, że co, że z Polski to gorszy? Nie, wcale, że nie. Frizz! Another Polish streamer. Frizz! Frizz! Ale ma frizz dobry! Business boy. Ale jest Gucci! Business boy, the music producer who has worked with artists like Lil Nas X, Party Next Door. Lecimy, Frizzy! Tak to wygląda. Jest Jacob ze mną, koło mnie, więc git. Tak wygląda tutaj cała scena, a ja pokazywałem swoje buty, ale operator nie zoomował. Bo przed wejściem robiliśmy jakieś głupie rzeczy. Ja pokazywałem swoje buty, ale operator nie zoomował. A są piękne! Jednak się okazuje, że było widać butki, ale nie tak dobrze, jakbym chciał. Mogli takiego zooma zrobić, no to było najlepsze na świecie. A ja zrobiłem z siebie głupka i tam pokazywałem na nogę. Walczył teraz z Dead Revil. Też słyszysz to szumienie cały czas? Tak, słyszę to szumienie. Jakby lecieli cały czas. Bo to jest spadanie takie. Tak, to jest trochę spadanie. Ale obkręcone. Ale nie, jesteśmy miłymi tymi. Proszę bardzo, czy Frizz wygra tą walkę? Jest już trochę obijany, ale tak samo Oskurold i zobaczmy kto... Frizz teraz jak ładnie obił. Oj, uciekają. Ale tutaj biznes boy, 1 na 2 i zobaczmy czy Frizz może mu pomóc, no miał biznes boy. Frizz 1 na 2. Ale teraz! Od razu nok za nokiem. Oskurold został sam. I ma mało HP, mam mało HP. 34 HP na Oskuroldzie. Zobaczmy czy Frizz zdoła go pokonać, ma macy. Oskurold nie ma, musi się jakoś bronić. A Frizz ma dużą! Ja sobie dużą potkę. To jest jego, to musi być jego. I ma tą pompę, może go zaspamować. I wie już, gdzie jest teraz w tym momencie, tak. Wie teraz gdzie jest. Ale czy on się boi? Zobaczmy, ma jeszcze jedną dużą potę. Widział, że przechodzi, nie wiem czy widział, że przechodzi. Chyba nie widział. O nie. O teraz słyszał. Teraz słyszał, bo tutaj tamten teammate obił ścianę. Ale nie, teraz Frizz. Nie podnosi go jeszcze, Oskurol się przestraszył. On do niego idzie. Zobacz. Frizz! Yes! Nice! Let's go! I Frizz Olusek! Dwa fragi! Frizz, jesteś najlepszy! Różowa koszulka ci w tym pomogła! Let's go! Let's go, Frizz! Lecisz, kozaku! Let's go! Nasza duma dzisiejsza! Let's go, Frizz! No i git! Frizz Olusek kazak! Masz snajperkę? Ale czy to... Wydaje mi się, że jeżeli ta snajperka tak działa, to jest bardzo mocne. No to jest bardzo mocne. Ja widziałem właśnie u Ninja na streamie, że on sobie tego używał na solo, jak grał z Team Dead Atmanem, Lupo i... Frizz Rip! Wszyscy piszą, ktoś ich chyba dojechał z Paradise'a. Jedyna nadzieja w Polsce, Jacob! Dawaj, byku! Słyszy mnie, słyszy. No co mam wam powiedzieć? Wiedziałem, że tak będzie. Nie gram za dużo Fortnite'a, więc nie ma już tych skilli co kiedyś, ale Jacob gra, więc on ma szansę wygrać, ja mu kibicuję osobiście. Po prostu wiesz. No czemu? Co jest? Halo? Ale... Jordan? A to jest ta laska, co mówisz, że lepsza. Panie adminie, jak to teaming, albo chyba. Czegoś. A tutaj Lupo bije się. Lupo, ale 7! Lupo, no, pamiętaj, że tu nie ma... To jest! Nie ma tutaj Syphona, niestety. Jakby był, to by jeszcze wyszedł z tej strefy i by przeżył, no. Robi różnicę. Tak, zdecydowanie. Ucieszony i tutaj w kampanii. Ma jeszcze 3 shadowy. Właśnie, nowe słuchawki. Jacob zabił tymczasem, Ninja zabija. Zobaczmy teraz, prawie widzimy prawie każdego gracza. Widzimy Airwaxa dali, który był wcześniej top 2. Widzimy Tfue, Cloaka, Nikę. O, i Nikę zginie! Widzimy kto go spamuje, Tfue go spamuje. Ale Tfue, Sinoa zabija! Idzie na high ground teraz, ma mocy na wszystko, żeby wziąć HG.
I nie dość, że Tiffy przejął HG, to przejął to od Azjatów. Od Azjatów przejął. Zabił faworytów. Tymczasem Jacob zabija, dobija Sinoha. Zobacz na Hillfit, Jacob dobija. Będzie miał macy, to jest najważniejsze, że teraz Jacob będzie miał macy. Jacob, tak. Wcześniej miał 200 maców do budowania. Tak, tak, 200 możliwych budowli, czyli 2000 maców. 2000 maców, dokładnie. O ile oczywiście mógł, o ile oczywiście mógł to podnieść. Teraz Tiffy wyskakuje. Tiffy też oczywiście sam. Ninja zabija dwóch, zobaczmy na Killfeed, także Jezu, jaka gra. Gra, w której sami giganci zostali. W tym oczywiście nasz zawodnik, Ninja dalej zabija, Cloak zabija. Teraz Tiffy próbuje kolapsować. Jacob widać, nie ma niestety Keva, nie ma Keva, Jacob jest na środku. Na midgroundzie teraz przy Symphony. Jacob teraz full HP, ale niestety bez Keva. Przeciąga sobie ten midground, a obok niego Airwax, no jeden z najlepszych graczy na świecie. I zobaczmy. Tiffy na samej górze właśnie bił się z jednym z zawodników. Tiffy, jak zobacz, jaki high ogromny tak. High ground. Zobacz, teraz wyskakuje. Wchodzi do innego na high ground, Maria. O mój Boże, teraz Tiffy. Tak, to był, ale Jacob na spokojnie przeszedł sobie do tej strefy. Jacob jest na górze cały czas full HP. Nie, Jacob widzi. Tak, spada. I teraz zobaczmy, jest obok Cloaka. Jacob vs Cloak. Pamiętajmy, że Cloak ma 200 HP. Teraz Jacob przychodzi, obija teraz Cloaka. Cloak, Tiffy, Airwax i Jacob na naszych ekranach. Co się w tym momencie dzieje? Zobaczmy, Jacob Airwaxa zabija Airwaxa w tym momencie. Top 3, Jacob, Tiffy. Dawaj Jacoba na ekran, czy ty oszalałeś? Dawaj Jacoba, nie jakiegoś teraz, na ale Tiffy teraz tarapaty jest na midgroundzie przy górze. Możliwe, że nie będzie mógł wejść na górę. Zobaczmy teraz Jacob na high groundzie, to jest ogromna przewaga. Zobaczcie Cloak i Tiffy. Jacob teraz! Uwaga! Mój Boże, czy to jest gra życia Jacoba? Czy Jacob zapamięta tą grę do końca swojego życia? To już na pewno, ale jaki będzie tej gry werdykt? I Jacob wygrywa! Zabija Cloaka i staje się naszą dumą. Co żeś on teraz zrobił w tej grze? Zauważmy, że jego teammate spadł z mapy! Jego teammate spadł z mapy w top 50, a mimo to Jacob perfekcyjnie przyprowadza. I tu jeszcze na kogo? Na kogo, Tajowski? Airwax, Cloak, Tiffy, Ninja! Cała topówka świata, nie dość albo topówka Twitcha, albo topówka pro playerów. A Jacob spokojnie przejmuje high ground od Airwaxa, który odpuścił high ground. Airwax odpuścił teraz high ground. Mój Boże, ile mu ten high ground teraz dał? Zobacz, jaka jest strefa. Strefa wchodziła na górkę, a Tiffy umarł w burzy, bo nie mógł się przebić przez te wszystkie struktury. Boże, ta strefa wróciła na tą górę, dała mu tournament, dała mu wina. Nie miał maców, miał zero maców. Jeżeli ta strefa by zeszła na dół, nie żyłby po prostu. Nie miałby jak przeżyć. Nie miałby jak cóż za gra. O. Cloak versus Jacob wygrywa! Cześć, Kili Win, pokczam. Freezer klaszcze. Basically, I was in the storm and I had no health the entire game. I had about 40 minis, but I don't know. I just got stuck in the storm. Cloak trapped me, helped me in storm, dude. But he got clapped by Jacob, so it's all good. A little bit of animosity. We're gonna go over to this side here. Cloak, I gotta ask, what do you attribute to that? You had high ground over Jacob. What happened? I thought the zone was pulled down the hill, but it was still pulling up the hill, so I didn't wall off my back, and he got a free shot, and I died. You're eliminated, exactly. Now, Jacob, you took both of these guys out. You won that game, congratulations. Thank you very much. How does it feel to take out two of the biggest competitors on the biggest stage in the world? To be honest, I feel amazing, and when I was fighting with Cloak, yeah, I was so stressed, but because I haven't got a mat, yeah, but Cloak unfortunately didn't put the wall behind him and I did it. So you capitalized on Cloak's indiscretion there.
But you know what? They're all friends. We can all get a handshake around here. We'll work on that. But thank you guys so much. Best of luck in your next games, Golden Boy. What do you think of these guys? Patrzcie, wam powiem, nie? Klaus zabity, Sniffu chyba też zabity, z czego zrozumiałem. Lecimy dalej, nie? No tak serio, to wiadomo, że już 20 trzeba mieć trochę w resztę, nie? Poprzejś jeszcze jeden kill i będzie punkt za placement kolejny. Jacob niestety dosyć dostaje mocno, ale Airwax ginie! Jacob zabija Airwaxa i dostaje kolejne punkty za placement, ale Jacob spada na dół, jeszcze nad nim jest Aiden, zobaczmy czy uda mu się coś jeszcze pisać. Jacob teraz ma dobrą pozycję, tak naprawdę ma dobrą pozycję, jest na ultimate low groundzie, ale Aiden go dobija teraz niestety, ale Jacob zdobył top 4. Tak, top 5, 5 killi. Fantastyczny performance, no powiedzmy sobie szczerze, grał ten turniej sam, na wielu prosów. Dla mnie Jacob jest zwycięzcą. Powiedzmy sobie szczerze, jest przeciwko Airwaxowi, profesjonalnym graczom, którzy mają dobrych teammate'ów, powiedzmy sobie szczerze. Jacob, no, gra sam ten turniej i naprawdę bardzo dobrze mu poszło. Serduszka dla Jacoba. To za każdym razem zaskakuje tak, i to tak. Szczerze, to dla nas już nie powinno być zaskoczenie. Tak, tak, teraz naprawdę Jacob na turnieju celebrytów, takich jak ten Jacob jest z ogromnym zagrożeniem. No i Jacob czwarty. Słuchajcie, 100 tysięcy, prawie pół miliona, złotych leci do naszego kraju na cele charytatywne. Top 4, czat, top 4. Słuchajcie, Airwax jest top 1, tylko że on grał we dwójkę, tak? Wyprzedził Jacob, wyprzedził Tiffiu, wyprzedził Cloaka, wyprzedził Marksmana, Jacob top 4! Pięknie! 100! Pewnego razu za dobre chłopaki zebrali się razem na za dobry sort. Obserwowali sobie swoje wyrazy twarzy i każdy z nich wtedy marzył jak lord. Wyrazy plątały się w ustach i każdy z nich mówił za szybko. To chyba normalne jak pierwszy komentarz na dole, czy to jeszcze hip-hop? Nie, tylko ile razy znowu widzę wszędzie te buchomary.